sesja zbyta. Cieszymy się, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać, że znaleźliście trochę czasu na takie spotkanie. Przecież wiemy, że teraz przygotowania już ruszyły i jeszcze ruszą pełną parą. Cieszymy się, że razem z Wami, no, cieszymy się tutaj władze gminy, ale myślę, że wszyscy mieszkańcy się cieszą. No bo rzeczywiście wpisujecie się w taką pozytywną historię tych zdarzeń, które się tutaj ostatnio dzieją w Koszynie, 600-lecie miasta i tak dalej. Wpisujemy też umowę partnerską z Japonią, co też jest teraz dwóch olimpijczyków, no czego dzisiaj więcej. Cieszymy się bardzo, że możemy być w urzędzie, a co dalej będziemy oczekiwać? No, wyjdzie, tak? Ale to my, jak byśmy mówili o budowie hali sportowej, budowiskowej, to też tak nie było, nie było takiej. Teraz mogą być. Ja wiem, że to tak samo. Daj Boże, żeby tak było. Jak będzie tak ładnie bazar, to chyba mamy postarają się z statusami o przyczynę na poradnie. No to cały czas apelujemy, to cały czas apelujemy, bo styl jest za dobrze. Czyli rozumiem, że tam jedziesz i tak normalnie. Nie, to była ta euforia, jakieś tam łzy, kurczę, te pierwsze dni, może dopiero po dwóch dniach, jak się dotarło do mnie, że to nie jest tak, jak chciałem, tak, do czego dążyłem, już o coś wybiegałem, 4 lata prędzej się przydałem o wyjazd z Ukrainy, z Ukraińcem. Także no, tego chyba najbardziej oczekiwałem, że osiągnąłeś wyjazd na mamy świadomość pewnej historyczności. No i element, dwaj bracia. I jeszcze dwóch. Ja jestem bardzo szczęśliwy, no bo bardzo mocnego prawnie, rozmowałem. Mam teraz kwalifikację. Prawda, tak jak rada, pierwszy to my, ale na drugim. Mam też za brata, nie? To by nam się mogło trafić, żebyśmy budowali obiekty, a mamy następnie. Ustały pozaraz, nie? No to by była wielka zwłaszcza. Przez to jeszcze te wyniki są lepsze, nie? Większe zainteresowanie, większe zaangażowanie. No myślę, że to właśnie o to chodzi, nie? A tutaj teraz będziecie takimi maszynami uciągowymi, to może się teraz myślę, jak zrobimy na razie, to już w ogóle to właśnie nie ma już. Na jakie mam miejsce na także przyjdzie ktoś tam rok, baczeluje, jeden nam przez to rok i już jesteś niezdolny. To trzeba 8, 10, 12 lat dochodzić do mozolnej pracy, po drodze przegrywać, wygrywać, żeby się po prostu zakwalifikować. Dlaczego pan zaczął uprawiać zapasy? Szczerze mówiąc, to nie wiem dlaczego, nie pamiętam nawet pierwszego mojego treningu. Podobno mnie tata przeprowadził, prędzej mój starszy brat trenował i mieliśmy w szkole takiego nauczyciela, co kiedyś trenował judo. Tutaj były zapasy, to po prostu z tego co pamiętam, to on wszystkich takich, co jakoś się oznaczali sprawnością fizyczną, wysyłał tutaj na salę zapaśniczą. Ile pan miał lat? 6. Co sprawia, że przez tyle lat potrafi pan znosić taki silny, taki wymagający reżim treningowy? Tak jak mówiłem, zacząłem 4 roku życia, także od małego już byłem tak jakby przystosowany do ciągłego trenowania. Codziennie byłem na sali i z biegiem czasu to tak już we krwi zostało, że jak teraz jak nie poszedł parę dni na trening, to się czuję jeszcze gorzej niż w czasie trenowania. W tym cyklu przygotowań olimpijskich ile treningów dziennie pan musi zrealizować? Zależy od dnia, ale przeważnie to są 2-3 treningi i po 2 dniach jest takie
odnowa biologiczna, jakaś taka regeneracja i za chwilę znowu wracamy na cykl 3 dni, 2-3 treningi. I taki reżim będzie trwał aż do samej olimpiady? Tak, no chyba, że damy jakieś będą przerwy na wyjazd do domu, no to jeśli trener wskaże, żeby zrobić jeden trening, no to wtedy będziemy robić jeden. Co byłoby dla Pana spełnieniem Pańskiej kariery sportowej? Co chciałby Pan w niej osiągnąć? To chyba jest wiadome, złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ile zostaje Panu czasu wolnego i jak Pan ten czas wolny spędza? No tego czasu wolnego jest bardzo mało, ale jeśli mamy, to staram się przyjechać tutaj do mojego miasta rodzinnego, Krotoszyna. I z tymi ludźmi, którymi najbliżej żyję, w miarę możliwości spotkać się pomiędzy obozami, pogadać. Zawsze dużo pytań jest, jak na obozie, jak przygotowania, bo też dużo osób nam kibicuje. No i też staramy się w miarę możliwości ten czas, tym czasem naszym spędzonym z nimi im odpłacić to, że kibicują, że są z nami. A jakie to jest grono tych najbliższych osób? To jest rodzina? To są znajomi, koledzy jeszcze z lat szkolnych? Myślę, czy to jest raczej, czy to są osoby związane ze środowiskiem sportowym? Między innymi ze środowiskiem sportowym, tutaj z miejsca na Błoniu, gdzie mieszkam i rodzina. Może chciałby Pan kogoś szczególnie pozdrowić? Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mi kibicowali, tutaj cały Krotoszyn i rodzinę. Dlaczego Pan zaczął uprawiać zapasy? Zapasy zacząłem uprawiać dzięki braciom. No i później oni mnie jakoś tam właśnie to wdrążyli. Później zaczęliśmy schodzić tutaj na salę do jakąś ceramikę. A jak Pan sobie tłumaczy konieczność poddawania się takim obciążeniom? Co Pana motywuje do tego, żeby taki wysiłek znosić przez tyle lat? No oczywiście wysoki wynik. Właśnie zdobycie medalu na imprezach jeszcze na Europie, na mistrzostwach świata. Wyjazd na igrzyska właśnie. Tam również zdobycie medalu. Trenuje Pan od którego roku życia? Trenuję od 8 roku życia. Jak miałem 8 lat, to pierwszy raz startowałem na zawodach. Mam 24 lata, czyli już trenuję 16 lat. Co dla Pana byłoby spełnieniem kariery sportowej? Kariery oczywiście jest medal olimpijski. Już tu nie myślę nawet, czy złoty, czy obojętnie jaki medal. Jedzie Pan z wewnętrznym przekonaniem, że Pan ten medal zdobędzie? No, oczywiście jedzie się po to, żeby walczyć i wygrywać te walki. Wiadomo, że jedni mają większe szanse, drudzy mniejsze, ale każdy chce go zdobyć i każdy zrobi wszystko, żeby pokazać na górę. Treningi zajmują Panu na pewno dużo czasu. Jak wypełnia Pan, jak spędza Pan czas wolny? No czas wolny spędzam z rodziną, z dziewczyną i ze znajomymi. Jest go mało, bo przyjeżdżamy przeważnie do domu na kilka dni pomiędzy obozami. No i tutaj właśnie mówię, że znajomi, rodzina i dziewczyna, najwięcej z dziewczyną spędzam czasu wolnego. Jest go i tak nie dużo, także. A teraz ten cykl przygotowań olimpijskich, gdzie, na jakie zgrupowania będziecie powoływani? Gdzie będziecie się znajdowali? Dokąd będziecie jeździli? Teraz naszym pierwszym zgrupowaniem do igrzysk jest zgrupowanie we Włoszech, w Sardynii. To jeszcze po tych eliminacjach będzie takie zgrupowanie, tak powiem, słabsze. Mniej treningów będzie niż dotychczas. No, trzeba jeszcze trochę zregenerować organizm. Myślę, że tam obóz trwa 2 tygodnie, kończy się dni, i myślę, że po tym obozie już będziemy wjeżdżać na pełne obroty i przygotowywać się do igrzysk. Pozdrawiam wszystkich, którzy mi kibicują. Pozdrawiam dziewczynę. Jak na imię dziewczynie? Paulina. Pozdrawiam moją dziewczynę Paulinę i wszystkich z Krotoszyna, którzy trzymają do mnie. Thank you.
Szanowni Państwo, mam przyjemność szczególnie przywitać naszych najmłodszych zawodników i zawodniczek z całej Polski na turnieju ogólnopolskim, młodzików w zapasach stylowych. Serdecznie Was witamy. Szanowni Państwo, dziś jest wyjątkowa uroczystość. Zanim przywitam naszych zaproszonych gości, pozwólcie, że dwa zdania powiem o naszych olimpijczykach. Proszę Państwa, kiedy w 1988 roku nasz wychowany Wojciech Bala wyjeżdżał na Igrzyska Olimpijskie do Seulu, a więc minęło 28 lat, byliśmy wszyscy dumni, zresztą mamy tutaj zaproszonych również swoich prezesów naszego klubu ceramika i wszyscyśmy się cieszyli i zastanawiali, kiedy będzie następny olimpijczyk. Proszę Państwa, minęło 28 lat, można powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało, i doczekaliśmy się nie tylko jednego olimpijczyka, ale dwóch, i to Roberta i Radka. Serdecznie nas witamy. Proszę Państwa, mało tego, że wychowankowie, to jeszcze bracia. Historia napisze, bo tylko przed nami jeszcze dwóch braci Lipieniów było w stylu klasycznym, a tak raczej startowali pojedynczo. Szanowni Państwo, wracając do olimpijczyków, Robercie i Radku, nie tylko, że Wam dziękujemy, ale jesteśmy z Was dumni. Dziękuję bardzo. Mi nominacje olimpijskie na Igrzyska 31. Letniej Olimpiady w Rio de Janeiro 2016. Szanowni Państwo, o wystąpienie poproszę członków kadry narodowej w zapasach w stylu wolnym, wychowanków kotoszyńskiego ceramika, dumę ziemi kotoszyńskiej, braci Radosława i Roberta Barani. Szanowni Państwo, o wręczenie nagród przyznanych przez burmistrza Kotoszyna proszę ich fundatora, pana burmistrza Franciszka Marszałka. Szanowni Państwo, no możemy powiedzieć tak, prezes doczekał olimpijczyków. Mój poprzednik Julian Joks, mając nosa, że będzie potrzeba nowej hali, rozpoczął budowę, która została zakończona już za mojej kadencji. No i dzisiaj możemy powiedzieć tak, że na 8 zawodników, którzy pojadą na olimpiadę do Rio de Janeiro, 25% stanowią zawodnicy z Krotoszyna. I myślę, że to jest bardzo duży sukces. Panowie, my Wam gratulujemy już tego, coście osiągnęli. Wiemy, ile potu na tych matach trzeba było przelać, ile wysiłku, ale widzicie, moi drodzy wszyscy, że taka praca się opłaca, że z Krotoszyna można zostać olimpijczykiem i powalczyć o medal na olimpiadzie. Dlatego, moi drodzy młodzi zawodnicy, bierzcie z tych chłopaków przykład, będziecie trenowali, będziemy może mieli w przyszłości jeszcze więcej olimpijczyków. Wam gratulujemy, ja też pozwolę sobie pogratulować rodzicom, bo wszystko, co dobre, zaczyna się w rodzinie, zaczyna się w domu. Moi drodzy, gratuluję Wam takich chłopaków. I pozwolę sobie teraz po prostu wręczyć listy gratulacyjne, podpisane przez moją osobę, przez panią przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Zofię Jamkę. I żeby te listy gratulacyjne, no, tak się lepiej przyjmowało, dołączam jeszcze drugi po prostu list, w którym jest zapisane, że nagrodę specjalną za uzyskanie nominacji na Igrzyska. Burmistrz Kotoszyna przyznał nagrodę 5000 zł dla każdego z panów. Jeszcze raz gratulujemy, wszystkiego dobrego. Duże brawa. Należą się jak rzadko komu w tym mieście. Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi.
O wręczenie nagród finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu Radoszyńskiego poproszę reprezentującego pana starostę Stanisława Szkodkę, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radoszynie, pana Przemysława Wójcika. Szanowni Państwo, drodzy goście, zaproszeni goście, zawodnicy, seniorzy, w imieniu starosty Radoszyńskiego, pana Stanisława Szkodki, Zarządu Powiatu Radoszyńskiego, nagroda dla pana Roberta Barana i pana Radosława Barana za nominację olimpijską Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 roku. Wszyscy będziemy trzymać kciuki, będziemy dopingować i nad ranem wytrzymamy, damy radę, będziemy bardzo za panami i trzymamy kciuki. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie jeszcze raz gratulujemy. Duże brawa dla naszych olimpijczyków. Dziękujemy również samorządom za to, że uhonorowali wysiłek tych młodych sportowców. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam w Krotoszynie. Witam zawodniczki, zawodników, sędziów, trenerów, działaczy, kibiców. Myślę, że dzisiaj tutaj będzie dobra zabawa. Wszystkim zawodnikom życzę dobrych walk i zwycięstw. Sędziom trafnych decyzji, ale życzę wszystkim, żebyście pozytywne wrażenia z Krotoszyna zabrali do swoich domów i je gdzieś tam później pobielali. Moi drodzy, ogólnopolski turniej uczniowskich klubów sportowych, dziewcząt i chłopców, w zapasach w stylu wolnym, Krotoszyn 2016, uważam za otwarty.